Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i w sumie wesołych świąt, bo dzisiaj 25 dzień grudnia. No, data emisji może być troszeczkę inna, bo to może być już nawet w nowym roku. Nie, ale w każdym razie siema wszystkim. Wesołych świąt, wszystkiego najlepszego, do siego roku. O, nawet w sumie, może jak nieźle się zatrę, to może nawet wesołego Alleluja już mogę wam życzyć. Nie no, serio, ale troszeczkę czasu minęło od momentu, jak nagrywałem ostatnio materiały z Far Cry'a 4, więc mogę być troszeczkę taki, powiedzmy, mało sprawny w kwestiach grania. Dobra, tu się celowało, okej, podejrzewam, że na prawy spust w dalszym ciągu jest strzał. Nie, ale dobra, powiedzmy, że w prawy nabiorę w trakcie, tymczasem trzeba wykonać jakąś misję, tak mi się wydaje, bo one mnie przytrzymują troszeczkę w miejscu, przynajmniej fabularnie. Dobra, do dziewczynki, do Blachary, do Badry, Hadry. Okej, jak najszybciej. Czy tutaj latająca wiewióreczka zadziała? Tak, ale gdzieś tu zginę. Bankowo, bankowo. Mur, beton, mur, beton. Albo niekoniecznie. Cicho, cicho, cicho. Ale ktoś tam mnie widział. Cholera, bardzo niedobrze. Co my tu mamy? No właśnie. Moja nowa broń podręczna. Granatnik. No jest, świetnie. No dawno nie nagrywałem, okej, ale to nie było tak, że kompletnie nie grałem. Troszeczkę mi się zdarzyło, no. Dobra, pokażę wam mapę, jak to wygląda. Ile terenu już zostało odbitego. No wszystkie łatwe obozy, tam gdzie był tylko jeden alarm. Okej, dobra, ale zostawiłem jeszcze miejsca, których tak naprawdę nie potrafię sklasyfikować. Bo tam jeszcze na przykład nie byłem. Okej, ale też oczywiście na przykład strażnik zostaje inne tego typu zadania, ale... To, co chciałbym wykonać w najbliższej przyszłości, to Warszakot, czyli Fortesa de Pleura. Bardzo trudna. No, można grać w trybie współpracy, aby wyrównać szanse, albo osłabić fortecę, kończąc kolejne misje kampanii. No i w sumie zobaczymy, czego Badra chce od nas. Okej, w tamtym kierunku kilometr z groszem. Aha, i w dalszym ciągu potrzeba mi tylko skóry śnieżnej pantery. I poza tym będziemy już ustawieni. No ale dobra, oczywiście jeszcze Kiracki Tydzień Mody. To też trzeba zrobić. Ale właśnie, moment, jakieś punkty miałem. Tylko, że już jestem niestety na etapie właśnie, gdzie punkty tylko zbieramy, bo wszystkie kolejne umiejętności są zablokowane. Trzeba wykonać jakieś konkretne, poszczególne misje, żeby je odblokować. A ja się wstrzymywałem i wręcz nawet przestałem grać przez jakiś czas, żebyście po prostu byli świadkami tego zdarzenia. A nie po prostu, żeby nagle przeskoczyło mi z tego nizowego wszystko na maksa i tyle. Więc spokojnie, spokojnie. Jak wykonam odpowiednią misję, to na pewno już będą punkty umiejętności, żeby poczynić tam jakieś stosowne inwestycje. Dobra, ale tymczasem... Wiewióreczka. No, a słabo, słabiutko. Nawet orzeł nade mną przeleciał. Ej, dobra, ale może tutaj, żeby utrzymać wysokość jakoś, dobra. Ej, co? Co to jest za zwierz? Co to jest za zwierz? Czyżby... Śnieżna pantera? Nie, to guziec. Nie, sorry, ale muszę troszeczkę przesunąć chyba do telewizora jeszcze. Delikatny kawałeczek. No faktycznie, ja bym się przesłuchał, to też usłyszałbym charakterystyczny kwik świni, więc... No, dobra, to była pomyłka. Gruba pomyłka. Ale w sumie tego dnia się można spodziewać, że świnie będą ludzkim językiem gadać. Jeżeli ktoś chce to zobaczyć naprawdę, no to niech sobie włączy obrady Sejmu. Nie, no niestety. W ten dzień nie obradują. No ale cóż. Zawsze można sobie włączyć kiedy indziej. Albo pooglądać skróty, highlightsy w wiadomościach. Nie no. Ale beka z polityków. No ale z nich można, nawet trzeba. I pozasługują. Co to za świąteczne zabijanie moich, powiedzmy, zaopatrzeniowców? Nie, serio, gdzie on jest? A, pojawiła się nowa broń, już ze specjalnych, niszczarka, bo tą póki co mogę. Ma tłumik, strzela, no, całkiem dużą ilością pocisków, no, wygląda to tak. No, więc jest naprawdę fajnie, więc pozwólcie, że teraz uzupełnię tylko to, co wystrzelałem. No i przy okazji też sprzedamy jakiś shit. Nie, nie sprzedamy nic, bo nic nie mamy. A, 50 pocisków tylko. Do pistoletu maszynowego. Ej, jest helikopter. No, tak to zróbmy. Zależy mi na czasie, mam dosłownie godzinkę.
żeby coś dla was nagrać. Łączysz! Oj, przepraszam bardzo. Przyzwyczajenia z GTA. Jak najbardziej. Dobra, jak się wznosiło? Oho, dobra, w ten sposób. Okej, okay. Już od tego momentu już pamiętam, ale... No jakby handlarz stał bliżej, to pewnie by zginął. Dosyć boleśnie. Granat ich naprawdę sieje wymieć. Na przykład tam w dole jakieś stado zwierząt. Bum! Kurde, nie trafiłem. Jeszcze raz. Cholera, w to samo miejsce. Jeszcze raz. No nie, no takie safari. Śmierć. Śmierć z przestworzy. Ej, w sumie to nie jest aż tak bardzo daleko, więc może... Ej, a da się wyskoczyć? A mógłbym teraz poprosić? Hop. Dobra, ale wąży wiórkę. Może uda nam się dolecieć od razu na miejsce. O wiele szybciej niż helikopterem. Nie, 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 tylko nie w wodę, nie w wodę. A tam w świątyni, tak? Okej, okay, dobra, dobra. Może was też zdziwić jeszcze, tych co bardziej spostrzegawczych, liczba 6 przy apteczkach po lewej stronie. Nie wiem jak to się stało, nie wiem w którym konkretnym momencie. Ale kiedy zbiorę dwie zielone roślinki, to nagle zamieniają się w apteczkę same. Zjeźdźmy się. I've never seen anyone carry around their mother's ashes. Yeah. You think my father's funeral was like this? I was too young. But I know his death broke the golden path. Ej, moment, to ile ma lat? To już kiedy zginął ojciec Ajaya? Kurde. Ona jest dzieckiem i jeszcze była wtedy mała, no to kurde, to nie mogło być aż tak dawno temu. Murdered? Oh wait, what happened? All I know is that he was killed in his house east of Banapur. It's still there. Maybe you could go there and find out more about him. Just be careful. That area belongs to Noor now. Noor. Może on będzie pierwszy przed Leplerem, czy tam Deplerem. Kto wie, kto wie, kto wie. Okej. Okay. Musimy się gdzieś udać. Jakiegoś miejsca, gdzie doszło do morderstwa. Chyba. Jeżeli dobrze rozkminiłem cel tej misji. Ten zielony Y, co to jest? Moment. Pozwólcie, że rzucę okiem. Nie, gdzie to jest? Tu jest maska Elunga. Okej, okay, to kiedy indziej? Tutaj kolejna. Ogólnie nie, sporo jest tych masek. Oczywiście miałem na myśli tu. Nie tutaj. Nie Deplera. Klasztor, czy tam powiedzmy fortece. W ogóle nie wiem jak to nawet wygląda, bałem się zbliżać, tak serio. Może jakaś cutscenka by wystartowała i bym wtedy nie nagrywał i by było po ptokach. A tego bym nie chciał, żeby było po ptokach. Nie no, serio, gdzie jest ten Y? Kurde, bo już wypatruję. Moment, tu. Nie no, przecież to jest zwykły oznacznik. Co ja robię? Dobra, idziemy. To musi chodzić o to. Tylko kurczę, szybciej. Ej, no właśnie. Oho, jak świetnie. Dobre rzeczy przychodzą do tych, którym co? What? Czemu ja tak lecę do góry? Nie wciskam nic. Aha. Może jestem pasażerem tylko? Chyba nie. No to dobra, to lecimy. W takim wypadku. Do zielonego Y-ka na mapie. About my image on the world stage, and I think what I lack is a celebrity endorsement. You know, a visit from a. Przymiałeś tego kucharza podobno. Jak Kim Jong-un. Tak, tak. Miley sobie zapróć. Albo nie wiem, Ladies Gaga, albo kolowie. No nie mówcie, że taką pompę sobie z nich robią, tak? Otwarcie. To w GTA mają na tyle rozumu, żeby ewentualnie zrobić karykaturę kogoś, a nie twardo Kanye. Jeszcze beka z jego wpisów na Twitterze. No nie. To mi śmierdzi pozwem. Kanye dał radę dojść do tego fragmentu. Albo ktoś mu powiedział, to już bardziej prawdopodobne. Nie, serio, cholera, dobrze lecimy chociaż? No nie mogę mieć pewności. A nie, dobra, spokojnie. Chyba, że to jest jakiś oznacznik oznaczający północ. Nie no, północ jest tam. Tam mniej więcej. Tam gdzie N. O, dobra, już chyba jesteśmy coraz bliżej. Ej, moment.
Zdarzenie karmiczne, powiadacie. A, dobra, obniżmy pułap delikatnie, zobaczymy. O co tam chodzi? Kto do kogo strzela? Cholera, dobra, na ślepo. A, zakładnik! No to chyba słabo, ale tam chyba jeden ucieka. No, kolego, gdzieś cię tam widziałem. Ojojoj, on uciekał, bo do niego strzelali tylko. A nie uciekał, bo chciał się przyczaić na kogokolwiek innego. O, shit. Dobra, nie fajnie, że to się stało. No ale co, no z takiej wysokości, no nie mogłem go widzieć. No. Wypadki się zdarzają. Co to jest za miejscówka na wyspie? Dobre miejsce, żeby chować się w trakcie apokalipsy zombie. Zombie nie potrafią pływać. No ale pod nie już mogą się przejść, chyba. Nie wiem, nie widziałem zombiaka, tylko strzelam. Luźne wnioski, tylko broń boczna. No dobra, wiem, ale co ja takiego wcisnąłem niby, że to wyskoczyło? Cholera, nieważne, dobra. Ej, no co jest tym Y-kiem oznaczone? Nie, teraz już jestem naprawdę blisko. Klasztor? No, sprawy religijne już były, no już odbijaliśmy. Tu! Co to jest? Yogi i Reggie. Aha. Dobra. A ja chciałbym od Phadry wykonać misję. Gdzie to będzie? W postępie? Może nie. To gdzie? Tu? Misja. No mogę ją wznowić. Okej. I tyle w temacie. Nie, serio. Kurde. Może tu. Witaj w Kiracie. Zjedźmy na sam dół. No trzeba było jeden do góry po prostu. Tak lepiej. Aha. Nie, dobra, spoko, ja rozumiem, że hotline jest czynny całą dobę, ale nie będę do nich wydzwaniał ani pisał, bo nie mogę sobie przejść w jednej misji, bo nie wiem, o co w niej chodzi. Dziennik, nie. Cholera, że tu się nie da, naprawdę, sprawdzić? Nie, no moje stacje tak wyglądają, 16 godzin już przegrałem w tą grę, nieźle, nieźle. No dobra. Jeżeli uda mi się przyjąć tamtą misję, to znaczy, że nie jestem w trakcie żadnej innej. Słonik? Tak wysoko? No. Jak się tam wspierałeś, mój ciężki kolego? Nie no, doceniam zwinność. Po linie się na pewno wspinał, no wiadomo przecież. On nawet nie potrzebuje kotwiczki. On trąbą wszystko złapie się, wciągnie. Ci biegłe bestie. No dobra, spokojnie, bo to już było niedaleko. Nie no, żartuję, to właśnie było cholernie daleko. Nie, ale serio, nie ma innych oznaczników niż tam Longinus, chyba, bo tak przynajmniej rozszyfrowuje to L. No i Y. Reggie i Yogi, czy Yogi i Reggie. W ogóle czemu Yogi jako pierwszy? Przecież R jest wcześniej w alfabecie, czyż nie? Nie, no pewnie jest ważniejszy od Reggiego. O, kolejne wydarzenie karmiczne. Wesprzyj rebeliantów w walce. Dobra, spoko, tylko którzy wy jesteście? Żebym sobie w koło nie trafił. Nie, serio, kiepsko tu widać. Obniżmy pułap. No tu jest jakiś czerwony, ale już martwy. Nie, tak jak się czuję troszeczkę jak anioł stróż. Podleciał koleś, obczaił, wszystko dobrze, wszystko na pewno jest spoko. Dobra, to lecę dalej. Taki kurczę super bohater. Troszeczkę. Ło, co to za budowla. Czyżby dzisiaj... Delikatnie... Czyżbyśmy dzisiaj mieli delikatnie zakosztować kultury Kiratu? Nie, serio, jeżeli to nie jest, to wyląduję sobie i obczaję przynajmniej. Tylko trzeba będzie wylądować tak, żeby ten helikopter nie spadł. No właśnie, odkryto miejsce, pielgrzymka Kyry. No i co z tego? Dobra, lecimy dalej. W sumie tylko tyle. Nie ma co zacierać. Wow, co to za scena? Dantejska tu się rozgrywała. Widzę jakieś martwe ciała i ty tutaj stoisz. Dobra, pogadajmy z tobą. Może masz coś ciekawego do powiedzenia. No jak ty lądujesz, łoś? Andrzej, ty krecie. Uwielbiam, jak oni mówią, nie poruszając ustami. To się od Far Cry'a dwójki nie zmieniło. No w sumie już chyba od jedynki. Nie no, w jedynkę nie grałem. W tą prawdziwą jedynkę, bo umówmy się, prawdziwa jedynka pojawiła się na kompach. A nie na konsolach, te Predatory i inne. Choć kurczę pamiętam, jak była pierwsza zajawka z Far Cry Predator, czy tam Instincts Predator. Jak pokazali wodę, to naprawdę trzękę zbierałem z podłogi, autentycznie. Ale okej, tutaj. No, dobra.
No i wracamy na dobry tor. Czyli do Y, a zresztą kurczę jest mega podświetlone. L tak samo jest na mapie. A cholera wiesz, też nie będę odwracał. Bez przesady. Oj, chyba dobrze, że miałem helikopter. To jest dosyć kurde wysoko, nie wiem, jakbym miał się tam wspiąć ewentualnie. Może też właśnie dlatego tak często helikoptery można było znaleźć. No właśnie. Nie, ale spoko miejscówka i później chyba zrobię użytek z tej lotni. Ale jeżeli nawet nie z lotni, to już na pewno z kostiumu latającej wiewiórki. Dobra. Gdzie tu można zaparkować? A powiedzmy, że tu. Dom Gale'ów. A, czyli jednak to jest w dalszym ciągu część misji od Badry. I świetnie, pięknie. O to chodziło. Nie zgubiłem się. A ty nie spadłeś. Pięknie, dziękuję. Nie, wybaczcie, ale odbiło mi się świętami teraz. Sam bigos. Taka wybitnie świąteczna potrawa. Co my tu mamy? Ciekawego, można aż się podnieść z wrażenia. Otwórz swój umysł przed spektrum możliwości. Czy stoisz na rozdrożu samoaktualizacji pożądania? Czy poszukujesz przewodnika w tym transformującym wszechświecie? Czy pragniesz uszlachetnienia pseudo-boskiej świadomości? Witaj w aśramie guru, gdzie wielki prorok jogi poprowadzi cię ku rozkwitającej osmozie mitycznej intuicji. No tak! Pięknie! Cokolwiek to kurde miało znaczyć. Dobra, wychodzimy z tego. Nie no, uwielbiam jak kurczę ludziom robi się wodę z mózgu. Dobra, wchodzimy do domu Gale'ów. Rodzinne strony. Przecież są jakieś dwa ćpuny tutaj. Kurde! No tak. Co wy tu robicie w ogóle? Nie no, panowie, teraz to już naprawdę jest po ptokach w waszym wypadku. You've come to a place of peace, where the demons of modern life cannot reach you. You are safe here. Our friend, Umnamshiva, comes from afar, seeking answers. We can give. Złale banał. Life is free. I'm sensing. We are sensing. We are sensing. You want to know who we are? Right. I'm Yogi, and this is Reggie. But you, stranger, you. You're the son of a legend. No, i to jest mój dom, więc get the fuck out of here. Hey, J. Gale! Welcome to Guru Ashram! What are you doing here? This is my parents' house. Why don't you guys get out? Dokładnie. Why does he want us to get out? I don't know, ask him. You ask him. Hey, I'm right here. Oh, he's right here. Good for him. Okay, welcome, come in. Yeah, after all, tu casse, tu casse. Clean up. We'll be out momentarily. But first, let's have a little peace pipe. Well, we. To nie jest fajka, to jest bongo. You're into this sort of thing, right? You know what I think? I'm okay. So what are you guys doing here anyway? AJ, we represent the interests of a certain power broker. Right. She'd like to press the flesh, as it were, a little meet and greet. You being the meat. To kto, jak? Amita? Amita to im pozwala pędzić dragi? No nie, chyba nie. Hej! Ej, what the fuck? Co? Wow, no pięknie. Ale się dałeś podejść, Andrzej. Kurde. Opuściłeś gardę i proszę bardzo. Dobrze, że zapisali, bo tu się może, kurczę, wiele dziwnych rzeczy wydarzyć. No właśnie, na przykład kobieca nagość. Jezus, już myślałem, że cię za coś innego Andrzej trzyma. No. Panie wężu. Ej, nie. Bohater o nim wspominała. Tiger!
czego to jest przywiązane do rąk, tak? Mam nadzieję. Bo jeżeli gdzieś indziej, to musi naprawdę boleć. To są wszystkie pomówienia, ja się nie przyznaję do niczego. No chyba, że tego gościa granatnikiem. No i jednego słonia, no dobra, niech będzie. Przypadkiem. Czyli AJ, a nie AJ. Kurde, no to zdecydujcie się na jedną wymowę tego imienia. To jest Nur? Look to your feet when you hit the arena. There'll be a blade hidden in the sand. If you do not survive, there's no hope for you or I. Ej, ja myślałem, że to jest antagonistka, a to może być przyjaciółka. Welcome to Shinnoth Arena! W ogóle myślałem, że to jest facet, ale no. Let the betting begin! Dobra, ja obstawiam, że powinno się udać. Ej, czy nie? Czy nie, chyba nie widzieliśmy tego, co wydawało mi się, że widzieliśmy przed sekundą, nie? AJ nie jest na waleta teraz. No dobrze, że nie widać. Dobra, gdzie jest to broń? Halo? Dobra, już mnie widzieli. Słabo. Bardzo, o, bardzo słabo. Gdzie jest broń? Gdzieś w piachu miała być. Halo? Nur? Nur? Kurde. Coś mam? W ogóle? Nic. Kompletnie nic. Ej, dobra, to są jakieś zwłoki. Zwłoki mają czasami przy sobie broń. No i proszę, bardzo. To rozumiem. Dobra, gdzie jesteście? Halo? O Jezus, kurde. Psy czy wilki? Bo już nawet nie wiem. Wow, co to? Co to? Mam to wziąć? A, naboje. Nie, co to było? Cholera, nie wiem, podniosłem, jest fajnie. Runda druga. Może się uda. Aj, dobra, ale fajnie byłabym nie został zauważony. To może nawet jakaś eliminacja pójdzie. Kompletnym przypadkiem. Albo przynajmniej jakiś headshot. No, no wow. No dobra, no. Na raty. Ale się udało. Ej, okrzyk. To już nie było czasu na celowanie w głowę. Tu już się ważyły losy AJ-a, AJ-a. Cholera wie, jak wymagasz tej. No chodź, kolego, chodź. Bo krucho z nabojami, ja muszę podnieść kałacha po tobie. No gdzie tam uciekasz? Tak? Jeszcze? Ktoś? Nie? Spoko. Dajcie mi się przeładować. Co my tu mamy? Podniosłem strzelbę? Dobrze widziałem? Nie. Cholera. No dobrze. Jak trzeba powiedzieć, że się rozkręcają dopiero. Ej, tu coś jest. Cokolwiek to jest, biorę. Nie no, punktu kontrolnego raczej nie podniosłem, ale orszyt. Jeden, drugi, trzeci. Dobra. Trup ściele się gęsto. Jest i strzelbusia. No. I teraz to kumam. To może być. Już mi się podoba. Dobra, schowaj się. Delikatnie. No, pięknie trafiłem, pięknie. To szkoda, że tak kurczę po czasie dopiero. Dobra, reloadzik. Ze spokojem. Kurde, nie sięgnęło do nikogo. Ej, ale spadły mi naboje, dzięki. Nieźle. Ło, śnieżna, czy ty byłaś śnieżna? Nie, chyba nie. Cholera. Ej, no mogę cię oskurować na szybko. Czwarta? Ile jest tych run? Naprawdę myślałem, że trzy. Wo. Nie. Wygryzę w pierwszej kolejności. A nie, no w sumie chyba szczerze, lepiej było najpierw zabić żołnierzy. Ale właśnie, oni też między sobą się naporzają? Serio? To ej, to w sumie mogę się teraz przykitrać tylko gdzieś. O, szyk. Nie. Tak. Strzał w głowę shotgunem, no to kurczę, mózg na ścianie jaki. Ej, nie, już nie wiem, serio, czy oni wszyscy są ze mną? Co, czy przeciwko mnie? A niektórzy ze mną? Cholera wie, ej, ale beczki podrzucają. Żebym nie znalazł się w promieniu eksplozji żadnej z nich. Jest i apteczka chyba. Dobra, się jej używało. Kto pamięta, niech mi powie. Tylko tak teraz, w tym momencie.
Czyżbym był zwycięzcą? Jestem zwycięzcą. Jestem zwycięzcą. Nie, chyba jeszcze nie. A jednak, a cholera. Ostatnia runda, to dobra, podnieśmy sobie tą broń lepiej. Ostatnia runda. Ej, kurczę, gdzie Michała? A, nie, dobra, mogłem wszystko podnieść, no to pięknie, dobra. I do 5 żołnierzy? Pff, ludzie, ej, ej, no bez przesady. Myślałem, że jakieś prawdziwe wyzwanie. A to taka lipa. Ej. Albo w sumie może nie do końca taka lipa. Ale jeszcze mnie nie zauważyli, dobra. Ktoś zginie od tego? Cholera, niestety nikt. Czegusia. To nie z takiego dystansu piechał na pewno. No kurczę, teraz mu się zebrało na eliminację. Czy cię pogięło? Dobra, ej, ale przynajmniej przypomniałem sobie odruchowo, gdzie była apteczka. Dobra, chowaj się, chowaj. Mamy tam jakieś beczułki, coś, cokolwiek. Oj, wybitnie mi tą bronią nie idzie. Tak wybitnie, wybitnie. Zmieńmy. Czemu na Shotiego? Nie na Shotiego. Kała, kała, kurde. Dobra. Szprycuj się, trudno, tak musiało być. Albo tak, albo zginąć. No czemu z takim delayem, kurde? No, kurde, wszyscy martwi. Rozwali wszystkie beczki, tak najbezpieczniej. Okej. Jeszcze? Czy już wygrałem ostatnią rundę i nawet o tym nie wiem, no? Oj, nie. O kurde, ale teraz skopałem, mogłem pozostać niewidoczny. Może by mi się udało jakoś go haknąć. O shit. To może z tej strony? Bo zajdę, bo mogę dokonać na nim eliminacji już. Jestem na tyle rozwinięty. No i proszę. Zwycięstwo! Yeah! Are you not entertained? Robiąc teraz delikatny homage gladiatorowi z Russellem Crowe'em. Ja, no on to lepiej zagrał. Zamiast zdobywaj punkty doświadczenia i odblokowuj nowe umiejętności. No kurczę, naprawdę? Serio? Na tym etapie jeszcze bym tego nie wiedział? Czemu gmerałeś w okolicach rozporka, Aczej? Ej, typowa kobieta. Zmiennozdanna. Zdaniozmienna lepiej brzmi. Nice. Na Far Cry 3 już była pewna kobieta, która niby chciała pomóc. A jak to się skończyło, wiemy dobrze. Owen, AJ. Take it easy on Reggie and Yogi. They're being played, just like you and I. No inaczej, tamta dwójka ma na pewno wylot z domu. Przynajmniej wedle tego, co ja bym zrobił. Aha. Shanat. A, to miejsce widziałem na mapie. Wow, dobra, napawajmy się teraz sławą. Arena, czy jesteś gotowy wkroczyć na arenę Shanat? Walcz jak bohater i zyskaj uznanie lub zgiń śmiercią tchórza. Czekają na ciebie trzy różne typy wyzwań. Bitwy bez końca oraz wyzwanie broni. Dąż do legendarnych czempionów i zdobądź cenne nagrody. Okej, a teraz co dostałem za to zwycięstwo na arenie? Od cholery punktów doświadczenia, z tego co widziałem. Myślałem, że do mnie o tym świeżaku to było. Nie, to nie wy. Szukam Yogiego i Reggiego. Nie, to nie jesteś ty, Polowanie, oczyszczanie. Nie. Chyba, że tutaj co masz... Moja szanowna topless pani? Nie, ty jesteś topless, serio? Tak!
Zdecydowanie tak. Fajnie. Ładne masz duże stopy. To. Użyć można. Można użyć tutaj. O, nawet znacznik jest specjalny. A nie, dobra, to może ja w tym miejscu skończę, kochani, odcinek. No, dobra, to ja się szybko żegnam, bo pani czeka. No, to trzymajcie się, pozdro, cześć, hej. No. Wreszcie jesteśmy sami, maleńka.